Witam wszystkich zainteresowanych filmowaniem lustrzankami cyfrowymi. Nazywam się Krystian Bilatowicz, jestem fotografem, a od kilku lat filmowcem. Realizuję głównie krótkie filmy, dokumenty, fotokasty i przede wszystkim wywiady, m.in. na szeroki kadr. Obecne technologie pozwalają nagrywać lustrzankami filmy, które śmiało możemy publikować w internecie, ale również w telewizji. Niektóre seriale i niektóre dokumenty są nagrywane m.in. lustrzankami cyfrowymi. Decydując się na filmowanie lustrzanką cyfrową, musimy wybrać pomiędzy lustrzanką pełnoklatkową a lustrzanką DX-ową. Ta pierwsza ma matrycę dużo większą, odpowiadającą pełnej klatce małego obrazka, czyli wielkości 36 na 24 mm. Matryca DX-owa poprzez to, że jest mniejsza, nie pokrywa w pełni kąta widzenia, jaki daje nam obiektyw małego obrazka. Na przykład podpinając obiektyw 35 mm, pełna klatka w pełni pokryje kąt widzenia tego obiektywu. Natomiast lustrzanka DX-owa, jak widzimy na filmie, pokryje tylko część tego kąta widzenia. Czyli wynika z tego, że kąt widzenia, jaki zarejestruje aparat, będzie węższy niż kąt widzenia zarejestrowany przez pełną klatkę. Wniosek jest taki, że jeśli ktoś chce filmować szerokim kątem, to lepiej, aby filmował lustrzanką pełnoklatkową. Natomiast w przypadku nagrywania sportu lub dzikiej przyrody, dobrze wybrać format DX, kiedy ten kąt widzenia będzie węższy, czyli będzie odpowiadał dłuższej ogniskowej. Lustrzanki cyfrowe nagrywają filmy w formacie MOV, a tak naprawdę nie jest to format, a kontener multimedialny, który zawiera informacje właśnie o wideo, audio, czy też informacje o metadanych. Pliki nagrywane na kartę pamięci są skompresowane. Jedna minuta zajmuje mniej więcej od kilkudziesięciu do kilkuset megabajtów, czyli nie mają one dużych rozmiarów i z tego też względu możemy nagrywać dużo więcej materiału. Natomiast dla filmowców, którzy chcą mieć najwyższą jakość obrazu, jest możliwość podłączenia do lustrzanki cyfrowej za pomocą złącza HDMI, nagrywarek, rekorderów zewnętrznych. I wtedy jedna minuta zajmuje około 1 GB pamięci. I wtedy obrazy są nieskompresowane i takie filmy właśnie są wykorzystywane do produkcji telewizyjnych, reklamowych czy do filmów dokumentalnych. Należy również zwrócić uwagę na parametry na ustawienia filmu. Pierwsza rzecz to rozmiar klatki, czyli rozdzielczość. Mamy do wyboru Full HD, czyli 1920x1080 pikseli lub 1280x720 pikseli. To jest oczywiście kwestia tego, jaką rozdzielczość potrzebujemy. Do internetu zazwyczaj wystarczy rozdzielczość HD, czyli 1280x720 pikseli. Jeśli mamy większe produkcje, filmy, które chcemy pokazać gdzieś na prezentacjach szerszej publiczności, na pokazach filmowych, festiwalach, no to warto wybrać tą największą rozdzielczość. Poza rozdzielczością możemy jeszcze wybrać liczbę klatek na sekundę. 24 albo 25 albo 30 klatek na sekundę. 24 klatki na sekundę używało się w filmie analogowym. Najczęściej obecnie korzysta się z 25 klatek na sekundę, szczególnie do internetu. Natomiast 30 klatek na sekundę to jest standard bardziej amerykański, japoński, który wynika też z systemu telewizji w tych krajach. Następnie możemy wybrać jakość filmów, albo high, czyli wysoka jakość, albo norm, czyli normalna jakość. Polecam zawsze korzystać z wysokiej jakości obrazu. W przypadku mikrofonu możemy go włączyć na czułość automatyczną, gdzie nagrywa się dźwięk poprzez mikrofon wbudowany, lub też na czułość manualną, czyli możemy sobie sami sterować tą czułością w zakresie od 1 do 20. Oczywiście ustawienia mikrofonu, jeśli chodzi o czułość, czy to automatyczną, czy manualną, możemy stosować zarówno do mikrofonu wbudowanego, jak i mikrofonów zewnętrznych. Trzeba pamiętać, że mikrofon wbudowany rejestruje wszystkie dźwięki związane ze zmianą ustawień. Na przykład kręcąc pokrętłem, zmieniając ostrość, czy wciskając jakiś przycisk blisko mikrofonu wewnętrznego, wszystko to zostanie zarejestrowane na filmie. Dlatego mikrofon wbudowany poleca się raczej do używania jako, nazwijmy, taki notatnik. Natomiast aby nagrać dobrze dźwięk, trzeba skorzystać z mikrofonów zewnętrznych. I o tym będzie w trzeciej części poradnika. Ostatnie ustawienie odnosi się do karty pamięci. A mianowicie w lustrzankach cyfrowych mamy obecnie sloty na dwie karty pamięci. Więc możemy wybrać sobie w ustawieniach, czy filmy mają być nagrywane na pierwszy czy na drugi slot. Czy na kartę SD, czy na kartę CF, w przypadku na przykład D800.
dzięki temu możemy na jedną kartę robić zdjęcia, a na drugą kartę nagrywać filmy. Pamiętajcie, że kiedy zwiększacie rozdzielczość obrazu, kiedy zwiększacie jakość obrazu, to tym samym musicie zwiększyć również pojemności kart pamięci, aby te filmy się umieściły, czy też dysków zewnętrznych, na które te filmy nagrywacie. To wszystko się zmienia, czyli jeśli przechodzimy na filmy, automatycznie dyski są szybko zapełniane. Im większa matryca, tym lepsza jakość obrazu na wysokich czułościach. Kiedy powstały pierwsze lustrzanki cyfrowe, wtedy te szumy były bardzo wysokie. Było je bardzo dobrze widać, szczególnie w ujęciach, gdzie było mało światła. Obecnie lustrzanki cyfrowe mają dobrą jakość na wysokich czułościach i nie można porównywać szumów na wysokich czułościach w filmie i w fotografii. To nie będzie identycznie. W fotografii te szumy będą dużo mniejsze. Natomiast śmiało można korzystać z czułości 1000-1600 ISO w przypadku lustrzanek pełnoklatkowych. Ten wywiad tutaj, ten film jest nagrywany w tej chwili D600 z czułością ISO 1000. Na pewno zauważyliście, kręcąc filmy, że najdłuższy czas, z jakiego możecie skorzystać w aparacie, jest to czas 1,25 sekundy. Wynika to z tego, że nagrywamy filmy z prędkością 24-25 klatek na sekundę, więc ten czas nie może być dłuższy. A z drugiej strony, co jest bardzo ważne, kiedy filmujecie, zobaczycie różnicę, nagrywając na czasie na przykład 1,25 sekundy lub na czasie 1,2 sekundy. Teraz wyobraźcie, że nagrywacie coś poruszającego się szybko. Jeśli się coś porusza bardzo szybko i jest to nagrywane na czasie 1,25 sekundy, to każda klatka będzie poruszona, więc ten obraz, kiedy zapauzujecie, zawsze będzie poruszony, nieostry. Natomiast kiedy coś szybko pędzącego nagracie na czasie 1,200-1,500 sekundy, to wtedy ta każda klatka będzie zamrożona, obraz będzie ostry, nieporuszony. Więc jeśli nagrywacie coś bardzo szybko poruszającego się, samochód, sportowca, ptaki, używajcie krótkich czasów. Natomiast w przypadku wywiadów, tak jak tutaj, ja nagrywam siebie, można śmiało korzystać z czasu 1,25 sekundy. Zdarzają się też przypadki, kiedy nie możemy nagrywać lustrzanką cyfrową, na przykład pod wodą. Możemy zainwestować w obudowę podwodną, ale kosztuje ona zazwyczaj więcej niż sama lustrzanka. I wtedy mogą nam się przydać takie aparaty jak bezlusterkowiec AW1 lub kompakt z serii AW Coolpix, którego użyłem w przypadku nagrywania filmu w bacówce. Chciałem pokazać nietypowe ujęcia, a pozwoliło mi na to użycie aparatu wodoszczelnego wrzuconego do wiaderka z wodą, do którego Juhas wrzucał oscypka. Dziękuję za uwagę i zapraszam do drugiej części, w której opowiem o obiektywach do lustrzanek cyfrowych. Do zobaczenia.